BMW. A co zrobiłem przy siebie przy BMW? No już chyba z tytułu, wiecie. Pokażę Wam. Zobaczcie. E60, E61. Mamy tutaj 2,5-litrową benzynę. 5,2,3 i tak, tam nieważne. Słuchajcie. No dobra, mamy wlew oleju. Magnetu nie mamy, wiadomo. Nawet mamy filtr oleju. Mamy wspomaganko. Mamy wodę. Mamy spryski. A czego nie mamy? Nie mamy zbiorniczka płynu hamulcowego. Wydawałoby się, że dosyć ważna rzecz, żeby sobie tak sprawdzić. Oczywiście jest czujnik poziomu, ten ostrzegawczy, ale ja tam takim wariactwom to nie ufam. Wolę sobie czasem organoleptycznie sam zobaczyć, dolać. Zresztą uważam, że taka rzecz powinna być na wierzchu. Ale Niemcy stwierdzili, że nie. Inżynierowie z BMW stwierdzili, że ukryjemy to, żeby właściciel nie mógł przypadkiem sobie sprawdzić, ile ma płynu hamulcowego, a jeszcze nie daj Boże go dolać. No i teraz pytanie, gdzie się to znajduje? No już Wam pokazuję. Pierwszą rzeczą, jaką musimy sobie tutaj zrobić, to ściągnąć tutaj tę pokrywę od kabinówki. Tu jest taki drucik. To sobie odhaczamy. Następnie potrzebujecie nasadkę 13. I tutaj jest o, jakaś śrubka. To przekręcamy tylko sobie pół obrotu. O, i już mamy filtr kabinowy wyjęty i możemy szukać dalej. I tu mamy taką drugą klapencję. Tu mamy takie same, też na 13, tak samo to przekręcamy. To robimy takie, nie wiem, pół obrotu, coś takiego. Odłożę sobie ten kluczek. Słuchajcie. Tutaj na środku jest taki plastik, który trzeba sobie przesunąć. Wyjmujemy go sobie, nie będzie nam potrzebny. Tu mamy tak samo też jeszcze jedną. No i teraz możemy tu... Aha, przepraszam. I tutaj jest jeszcze taka zaślepka. Tą zaślepkę też sobie musimy wyjąć. Ta sobie nałożymy. I teraz możemy sobie wyjąć tutaj tą wielką całą klapę. O, tą wielką całą klapę, słuchajcie, sobie odkładamy na bok. I co nam się ukazuje? Zbiorniczek płynu hamulcowego. Mam nadzieję, że się filmik przyda. Pozdrawiam.